poprzednich sezonach ponad 90% pracowników sezonowych w ogrodnictwie stanowili pracownicy z Ukrainy. Z tego około 50% to byli mężczyźni. W tej chwili trudno oczekiwać, że ci mężczyźni będą. Stąd też sytuacja na chwilę obecną raczej jest trudna i nie wiadomo, jak tak naprawdę się rozwinie. Mogą być naprawdę duże problemy z pracą, z pracownikami. Jeśli chodzi o właśnie tych uchodźców, których mamy w tej chwili w Polsce dużo, to niestety z tego, co mogę powiedzieć, o czym mówią również sadownicy, producenci owoców jagodowych, którzy sporą liczbę przyjęli w swoich gospodarstwach, to większość jednak pracą w rolnictwie nie jest zainteresowana. Wynika to z faktu, że większość jednak pochodzi z miast i z pracą w rolnictwie nie miała do czynienia. Ci, którzy przyjeżdżali do Polski, z reguły to byli mieszkańcy wsi i oni na chwilę obecną w większości jednak zostali na Ukrainie w swoich małych często gospodarstwach. Zobaczymy, czy oni przyjadą, czy nie. Natomiast też nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, na ile ci, którzy na dzisiaj są w Polsce, mówimy o kobietach, na ile te panie zechcą tę pracę podjąć. Na pewno w pewnym zakresie tak. Myślę, że ona może być bardziej atrakcyjna przy zbiorach niż przy innych bardziej takich wymagających siły i kwalifikacji pracach. Mamy na dzisiaj przepisy, które w uproszczony sposób pozwalają zatrudniać pracowników z 6 państw. Oczywiście pomijam te specjalne przepisy, które weszły teraz po rozpoczęciu wojny i odnoszą się do uchodźców z Ukrainy. Jednak z tych 6 państw poza Ukrainą i trochę Białorusią niewiele tych pracowników było, więc jako branża myślimy o tym, żeby zostały wprowadzone rozwiązania formalno-prawne, które pozwolą zatrudniać pracowników z odleglejszych państw. Myślimy tutaj o państwach Azji Środkowej, ale również o takich krajach jak Nepal, Filipiny. Z tym, że tu jest szereg różnych problemów. Im państwo dalej znajduje się od Polski, tym po prostu trzeba by było, żeby ten pracownik przyjechał na dłużej, minimum rok. Natomiast z samej definicji pracownika sezonowego, on może być zatrudniony do 9 miesięcy. Więc tutaj jest szereg problemów, które należałoby rozwiązać na szczeblu, krajowym czy nawet ustawowym.